Witam Was bardzo serdecznie, Rafał. Z tej strony, wiele osób pytało mnie ostatnio o to, w jaki sposób uzyskałem akredytację do latania na stadionie śląskim. Jak to się stało, że uczestniczyłem w wielu wydarzeniach od środka. Miałem wejście prasowe i jak to się stało, że dałem radę zrobić ujęcia z tej drugiej strony, czyli od zaplecza. Przede wszystkim muszę Wam powiedzieć jedną rzecz, że dzisiaj dwie formy kontentu są bardzo popularne i one są nietypowe, bo wydaje się, że główny kontent, Główne treści czyli na przykład sam film jest najciekawszy, ale okazuje się, że wcale nie, że bardzo ciekawe może być ujęcie backstage'owe, czyli za kulis, ale także b-roll, to co dzieje się właśnie od środka, gdzieś bliżej, detal i tak dalej. Dzisiaj trochę na ten temat porozmawiamy i powiem Wam, jak to się stało. Postaram się uchylić też szerą tajemnicy, bo nie wszyscy o tym chcą mówić. Ludzie, którzy wykonują zlecenia, są tam w środku, w tym procesie, zwykle nie dzielą się takimi informacjami, bo to jest ich Tajemnica i ich sposób na zarabianie, a ja postaram się właśnie e, powiedzieć Wam wszystko od A do Z, jak to wygląda od środka i jak można zarabiać z dronem, bo wiele osób jest zainteresowanych. Zaczynajmy zatem. Słuchajcie, podstawowa sprawa, o czym mówię już wielokrotnie, zarówno w warsztacie tym bezpłatnym, jak zacząć latanie dronem i w wielu opracowaniach jest to, żeby mieć swoją wizję. Co ja chcę robić za pięć albo za 10 lat? Bo jeżeli tego nie masz, no to ci się wszystko wysypie na wstępie. Wizja jest najważniejsza. Tak jak ja chcę prowadzić ten kanał, mieć duży, dobry, mocny, zarówno pod kątem treści merytorycznie, jak i finansowo, kanał. I to jest mój biznes. Wiem, że to będę rozwijał w ciągu najbliższych 5-10 lat. I to mi przyniesie mega efekty. Tak samo ty, jeżeli chcesz zarabiać dronem na ujęciach dronowych, musisz przyjąć strategię długoterminową, czyli nie za miesiąc, tylko na przykład za pięć lat chcę z tego żyć w całości i opuścić etat, albo przestać robić to, co nie sprawia mi przyjemności. Więc to się da zrobić tylko nie od razu to jest podstawowa sprawa. Wiele osób, które nie miało wizji długoterminowej, Kupiło sprzęt, zainwestowało, kupę pieniędzy. Swojego czasu mieliśmy dofinansowania z urzędów pracy, pewnie jeszcze są na rozpoczęcie działalności. Wiele osób kupowało Inspajera wspaniałego z wieloma pakietami i tak dalej, z świetnymi kamerami, ale okazuje się, że nie mieli tej wizji, nie widzieli, nie mieli pomysłu nawet na to, co zrobić. Nawet nie nauczyli się porządnie obsługiwać tego Inspajera, nie poznali jego specyfikacji, jego funkcjonalności, a co dopiero, żeby zacząć zarabiać. Więc sam sprzęt, nam nie pomoże. My musimy mieć pewne kroki do tego, żeby ten sprzęt móc wykorzystać. Pierwszym krokiem jest na pewno budowanie portfolio. Ja powiem Wam, że ten cały sezon, od, począwszy od maja, a nawet wcześniej, od kwietnia, już poświęciłem do teraz na budowanie portfolio. I codziennie myślałem o tym, jakie ujęcia można zrobić, kogo zaprosić do ujęć, jakie obiekty sfilmować czy sfotografować, w jaki sposób je pokazać, w jaki sposób rozmawiać z ludźmi, pozyskać relacje, spotkać się. Bo to nie tylko jest wykonywanie takich pustych zleceń czy pustych sesji, ale też budowanie relacji z ludźmi. One są dużo ważniejsze. Niż poszczególne sesje. Więc podstawowa sprawa, żeby mieć dobre portfolio. Jeżeli, jeżeli masz dobre portfolio, masz wejście w wiele miejsc, dlatego że ludzie cię polecą. Druga sprawa to, to jest udział w wydarzeniach. Ja nie zawsze się oglądam na to, że mnie ktoś zaprasza. Na wydarzenie, tylko mam swoich korowych tych wydarzeń powiedzmy w roku 5, 6, może 8 i staram się uczestniczyć. Tak jak teraz na przykład nie mogłem uczestniczyć, też zresztą padało w starcie triatlonu, ale bardzo chciałem nagrać grupowe pływanie. Niestety nie udało mi się to zrobić, ale już wiem, że w przyszłym roku też spróbuję i będę chciał mieć takie pływanie nagrane. Tak samo z samochodami, prawda, czy ze sportowcami, czy z obiektami ciekawymi architektonicznymi. Staram się rozmawiać i staram się nawiązywać relacje, żeby uzyskać albo zgodę na wejście, albo zgodę na to, żeby filmować podczas wydarzeń danych i wtedy, jeżeli mam efekty i każdą sesję staram się zrobić tak, jakbym pracował za 100 tysięcy złotych. To nie jest tak, że ja sobie tam przyjdę, będę dłubał w nosie, tylko przygotowuję się do takiej sesji, e, obserwuję innych, lepszych ode mnie pilotów, bardziej doświadczonych, jak oni to robią, jak oni filmują, jakich technik stosują, jakie techniki stosują i staram się wykonywać każde zlecenie, nawet jak dopłacam, bo kogoś Albo coś wynajmuję, robić tak, jakbym zarabiał na tym 100 tysięcy złotych. Jeżeli zgromadzisz takich realizacji, przynajmniej kilka, a najlepiej mieć więcej, to wtedy jest taka sytuacja, że ludzie, to będziesz mieć otwarte drzwi do kolejnych, bo ludzie widzą, co jest grane i chcą się utożsamić. Powiedzą ci, no dobra, ja chcę mieć coś podobnego. Ale ważniejsza jest jeszcze jedna rzecz, a mianowicie polecenia. Jeżeli coś robisz dla ludzi, na przykład, filmujesz wydarzenia, to podziel się z tym i poproś, żeby cię oznaczono, żeby cię oznaczono w social mediach, żeby albo sam wrzuć post na wydarzeniu. Właśnie oznaczając danego organizatora. To jest mega ważne, bo oni widzą, organizują i te wydarzenia są coraz większe: czy to święto danej gminy, czy to święto danego, danego obiektu, czy to inny dzień specjalny. I ci ludzie widzą, że ty jesteś aktywny, przyjeżdżasz do nich pierwszy, drugi raz. Może to być wydarzenie sportowe, wydarzenie lokalne albo komercyjne. To niekoniecznie musi być coś związanego z. Z wydarzeniami lokalnymi, bo to może być coś komercyjne, i w tym momencie masz otwarte drzwi do tego, żeby pójść dalej. Podobna sprawa dotyczy wszelkich zainteresowań Twoich i Twoich bliskich. Jeżeli widzisz przestrzeń, ktoś ma na przykład nieruchomość, albo pracuje w tej branży, albo zarządza jakimś ciekawym obiektem, czy organizuje właśnie wydarzenia, spróbuj zapytać, czy jest szansa na to, żeby zrobić tam ujęcia. Po pewnym w pewnym momencie będziesz mieć takie wyczucie, że będzie wiadomo, gdzie warto pojechać, a gdzie nie. Oczywiście trzeba zainwestować bardzo dużo czasu w to, żeby takie portfolio gromadzić, ale i ja bym powiedział, średnio przynajmniej, Przynajmniej dwa razy w miesiącu warto, jeżeli jesteś zajęty czy zajęta i mocno aktywny zawodowo, czy rodzinnie, czy biznesowo, to przynajmniej dwa razy w miesiącu, żeby spróbować poszerzyć swoje portfolio, ciekawą realizację. Oczywiście warto też wozić ze sobą drona, bo czasami jest tak, że to nie musi być żadne wydarzenie, po prostu masz mega warunki, warunki specjalne, które sprzyjają do tego, żeby trzasnąć super fotę albo zrobić krótki filmik czy rolkę na Instagram, co cię też. Bardzo wyróżni. Relacje z ludźmi są mega istotne, dlatego że jeż, jeżeli e, spotykasz człowieka raz i mówisz mu, zagajasz o czymś, to ten człowiek sobie zapomni i minie ciebie. Tak jak jedziesz koło Maka i gdyby ten Mak był tylko raz, gdyby to złote M świeciło tylko raz, to spojrzałbyś, no fajnie, wszystko gra. A może następnym razem przyjadę, ale za drugi, drugim, trzecim razem już tego złotego M nie ma. Więc nie. Przypomnij Ci o tym, że... Tam jest coś ciekawego, z czego warto skorzystać. Więc te relacje stałe i ciekawe, i Twoje realizacje, które wrzucasz systematycznie, pozwalają na to, że ludzie ciebie kojarzą. I w momencie, kiedy ktoś zapyta o drona, to automatycznie otworzy się ta klapka czy ta szuflada w głowie. No tak, przecież ta osoba takie rzeczy robi, to całkiem nieźle, bo widziałem kilka prac i to wyglądało naprawdę na petarde, więc warto pod tym względem myśleć. Doskonalenie i wykonywanie sesji, tak jak powiedziałem, co Coraz lepszych. Na początku jest to słabe. Mnie też nie wychodziło świetnie. Dopiero z czasem, ale jeżeli oglądasz więcej tutoriali, uczestniczysz w szkoleniach, w webinarach i na przykład uczestniczysz też w życiu grupy rozwojowe. Ja prowadzę dwie takie grupy, głównie w tej chwili tym 250 Gramów Szczęścia. Tam na bieżąco, co tydzień mamy sesje rozwojowe i motywacyjne i pokazuję, jakie są kierunki rozwoju, więc warto takie rzeczy zrobić, warto zainwestować. Ja w swoje, na swojej drodze zainwestowałem kupę pieniędzy w różne rozwojowe formy, czy grup członkowskich, czy szkoleń, czy udziału w stacjonarkach, czy warsztatach, czy plenerach i to naprawdę było mega. Także podcasty, także kanały YouTubeowe, wszystko, gdzie mogłem się rozwinąć... I zyskać starałem się wykorzystać do tego, żeby budować pewną swoją markę osobistą i żeby stanowić coraz wyższą wartość. Więc to jest to planowanie i to jest to poglądanie najlepszych. Kolejna rzecz bardzo ciekawa to jest, to jest działalność barterowa. Jeżeli widzisz, że już masz fajne relacje, jeżeli, jeżeli już widzisz, że masz dobre, ciekawe portfolio, przynajmniej w ocenie nie tylko twojej, ale otoczenia, ludzie ci zaczyna, zaczynają mówić i pisać i komentować, że U, to był sztos, to było dobre, nie? coraz lepiej lepiej, to następna sprawa jest działalność barterowa. Jeżeli tobie zależy, to zaproponuj barter. Jeżeli widzisz, że ktoś do ciebie się zgłasza, wtedy możesz zaproponować już wartość finansową za wykonanie danej usługi. Barter zwykle polega na tym, że ktoś wpuści cię na obiekt, udostępni ci ciekawe miejsca, zaświeci ci światła, udostępni coś ciekawego, albo przyjdzie godzinę wcześniej do pracy, żeby czy otworzy swój biznes, żebyś mógł filmować, a dodatkowo jak zrobisz dla niego fajny montaż, albo Fajne fotografie, udostępni to u, u siebie, więc e, jest to win-win. Zwykle, jeżeli chcesz współpracować, trzeba e, skupić się na przynajmniej czterech punktach. Po pierwsze, kim jestem, co robię. To jest ważne. Jaką wartość Tobie mogę dać, prawda? W ramach tego barteru. Później trzecia rzecz, co jest wymagane z Twojej strony, czyli na przykład zaświecenie, przygotowanie sali, czy obiektu i zaświecenie wszystkich świateł, lub aranżacja, lub zapewnienie jeszcze postaci, które będą odgrywały podczas tego filmiku jakąś rolę, na przykład. Nie wiem, będą tam przychodziły, przechodziły, czy para młodych i tak dalej, coś ciekawego. I następnie mówisz, jakie efekty uzyskamy wspólnie i jak się z nimi podzielimy, czyli to jest propozycja pełna i kompletna współpracy. Musisz pokazać, jaką wartość. Dasz w ramach barteru, żeby ta osoba cię wpuściła. Ja czasami też jeden spotkania specjalnie poświęcam, na przykład jeden dzień. Spotykam się ze straszakami na obiekcie i obiecuję, że nie spalimy im na przykład galerii handlowej czy podobnych rzeczy i że będzie bezpiecznie, nie zniszczymy czujek, że nie będę właśnie latał i obijał się o wszystkie kamery i czujki, czujki na obiekcie. Też są takie spotkania, gdzie inwestuję pół dnia, ale później jest realizacja taka, o którą mnie wszyscy pytają: no kurde, jak to się stało, że ty pojechałeś na stadion śląski, tam robiłeś ujęcia, jak Cię wpuścili, bo ja napisałem tam dm i nawet mi nie odpowiedzieli. To jest właśnie to. Kolejna rzecz to są właśnie zlecenia z poleceń i afiliacje. Afiliacje są dosyć ciekawe, to nie muszą być mocne afiliacje, ale możesz się umówić na przykład z fotografami albo z filmowcami ślubnymi, na to, że zrobisz bonusy dla państwa młodych w ramach reportażu ślubnego. Bonusy będą polegać na tym, że lecisz za nimi albo przed nimi w zwolnionym tempie, robisz im sesję, jak sobie idą po łące, czy przed jakimś ciekawym obiektem, czy po parku i zrobisz im 20-sekundową rolkę, która wywoła u nich efekt: wow, ja pierniczę, jak to fajnie wygląda! Albo pannę młodą z panem młodym gdzieś w plenerze jeszcze. Ogarniesz tym dronem z bliska, trochę dalej. Tylko do tego trzeba trochę ćwiczeń. To nie jest tak, że to ci się wszystko zrobi samo. Musisz mieć ogarnięte kadrowanie i dobre panowanie nad pamięcią ruchową, nad drążkami, żeby to zrobić. Więc tutaj można ćwiczyć i ćwiczyć i ćwiczyć. My takie rzeczy pokazujemy też na filmach i w kursach online'owych, które są. Więc y, kolejne rzecz to są współprace właśnie z filmowcami, ale jeżeli chodzi o tą afiliację, jeszcze kończąc mogę powiedzieć, że możesz się umówić, że dajesz działkę takiemu filmowcowi albo fotografowi za to, że uzyskasz y, zlecenie na bonusy. Szereg par młodych inwestuje naprawdę kupę pieniędzy w wesela i dla nich nie wiem, 500 czy 1000 dodatkowe to jest nic, a dla ciebie to może być coś ciekawego, bo dokupisz sobie filtry albo baterie, y, akumulator na następny czy, czy poświęcisz na tą kasę na, na samorozwój Poprzez uczestnictwo w kursie czy grupie samorozwojowej, takiej właśnie jak Ty, 250 gramów szczęścia, więc jak najbardziej. Jak masz dobre portfolio, możesz myśleć co, o coraz lepszych kamerach i, i sprzętach. Warto zainwestować. Ja kupiłem w tym sezonie chyba trzy drony. No, trzy drony na pewno, bo kupiłem Bob Mavic 3 i Mini 3 Pro. Kupiłem jeszcze jakieś mniejsze, ale to są te główne. I później pokazujesz już coraz lepsze rzeczy, bo możesz pokazać nocne ujęcia, możesz pokazać slomo podczas śledzenia, możesz pokazać ciekawe top-down, możesz pokazać z filtrami anamorficznymi, jak, jak to działa w innym współczynniku proporcji. I te wszystkie prace pozwolą na to, że bardzo wzbogacisz swoje portfolio, i wtedy, jak uderzasz do filmowców o współpracę albo do domów produkcyjnych, jak najbardziej uzasadnione są takie, takie podejścia i masz możliwość. Także jest przestrzeń. Reasumując, jeżeli ktoś mnie pyta, czy jest przestrzeń do tego, żeby zarabiać dronami, jest przestrzeń. W Polsce żyje trochę ludzi z, z dronów całkowicie i nie tylko z handlu tylko żyją normalnie z wykonywania usług lub, lub też ze sprzedaży swoich prac i to jest jak najbardziej możliwe. Ja tutaj nie powiedziałem nic o współpracy na zasadzie ze sprzedaży, przepraszam, zarabiania o, ze sprzedaży swoich prac, dlatego że skupiłem się na tym, jak to wygląda, jeżeli chodzi o pozyskanie zleceń. Pozyskanie akredytacji na wejścia na wydarzenia i budowania swojej marki osobistej, a zarazem portfolio. Jeżeli jesteś zainteresowany konkretnie już rozwiązaniami, czyli jak podejść i jak wygląda proces wykonywania zlecenia dla klienta, opracowałem też warsztat, który pokazuje krok po kroku, jak się przygotować, jak przeprowadzać rozmowy, jak wycenić taką realizację, jak realizować, czyli przygotować się już do samej realizacji technicznie, później jak, jak wygląda sprawa postprodukcji i rozliczeń. To jest to są te etapy, i mało ludzi słuchaj o tym mówić, dlatego że ludzie, którzy wykonują takie tematy, oni nie chcą o tym mówić. Dla mnie wykonywanie zleceń jest działalnością zupełnie poboczną. Zarabiam na tym może tyle, co w miesiąc na YouTubie i w swojej akademii online w ciągu roku, ale, ale potrzebuję tego, żeby mieć kontakt z tym środowiskiem i lubię wykonywać zlecenia, aczkolwiek one są wymagające. I trzeba wiedzieć, do ostatniego zlecenia przygotowałem się przez dwa tygodnie, realizowaliśmy je przez trzy dni, a później przez tydzień jeszcze y, trwała, trwa, trwał wybór materiałów i postprodukcja, bo mieliśmy 8 godzin nagrań, chyba z 8 czy 10 właśnie dronów, więc było grubo, ale takie tematy też lubię, one stanowią bardzo duże wyzwania, pochłaniają też mi dużo sprzętu, dużo energii, dużo y, czasu, cierpliwości i zdrowia, bo śpi się czasami po 3, dni, 3 godziny na dzień. Ale to jest bardzo potrzebne, żeby, żeby mieć ten kontakt, żeby mieć e, o czym mówić też podczas tych naszych audycji. Słuchaj, dzięki, dzięki serdeczne za dzisiaj. Mam nadzieję, że to trochę było pomocne i wyjaśniłem te kwestie. E, I też myślę, że warto pójść mocniej, warto się rozwinąć, bar, warto mieć swoją motywację. Ja. Zajmuje się tym, żeby motywować ludzi, żeby im pomagać, wspierać i żeby się nawzajem też roz, rozwijali i wspierali. w tym 250 gramów szczęścia mamy naprawdę mega w tej chwili. I zarówno prace się pojawiają coraz lepsze, jak i ludzie, którzy chcą się rozwijać. I ta, ten trzon grupy poszedł na taki poziom, że ja nawet się nie spodziewałem, zakładając tą, ten program, tą grupę w styczniu, że tak grubo pójdziemy. Jest, jest wrzesień i są naprawdę. Tam profesjonalne prace, nad którymi pracujemy, nad którymi działamy też i pochylamy się co tydzień w sobotę o 10.15 na sesjach live. Dzięki za uwagę. Wszystkiego dobrego życzę i do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.